Witam! Republika Południowej Afryki jest domem wielu ras i kultur. Jednak pomimo bycia dominującą siłą na kontynencie, nie jest wolna od problemów. Zapraszam do oglądania. Bogactwo przyrodnicze kraju chronione jest w wielu parkach. Najpopularniejszy jest Park Narodowy Krugera, bogaty liczebnie w zebry i żyrafy. Warto też wspomnieć o innych miejscach, jak Park Isimangaliso, obejmujący przybrzeżne rafy, jeziora, bagna i lasy. Namakwa to region rozciągający się na zachodnim wybrzeżu. Wiosną skaliste przybrzeża porastają bujnie kwiaty, ku uciesze turystów. Stoki gór przylądkowych porasta w większości endemiczna roślinność twardolistna. Botanicy utworzyli tu najmniejsze państwo roślinne Capensis. Powszechne są tu kwiaty z rodziny srebrnikowatych, których nektarem żywią się ptaki nektarniki, a nawet myszy i ryjówki. Z Capensis pochodzą znane u nas pelargonie, kalie i amaryllisy. RPA nie posiada jednej stolicy. Administracja rządowa ma siedzibę w Pretorii. Parlament rezyduje w Kapsztadzie, a władzę legislacyjną umieszczono w Bloemfontein. Góry Smocze to najwyższy łańcuch gór w południowej Afryce. Na wschodzie stromo opadają ku nabrzeżnej nizinie nad Oceanem Indyjskim. Na zachodzie zaś łagodnie przechodzą w wyżynę Weldów, która oddziela góry od kotliny Kalahari. Wyżyny intensywnie wykorzystuje się do hodowli bydła i owiec. Kobiety z ludu Ndebele słyną z ozdabiania domów jaskrawe geometryczne wzory, czasem zastępowane współczesnymi symbolami. Wzory odświeża się każdej wiosny. Gospodarka RPA, podobnie jak innych krajów Afryki, opiera się na surowcach mineralnych. Kraj przoduje w wydobyciu diamentów i złota. Ważną rolę w przemyśle odgrywa hutnictwo i przetwórstwo. Rolnictwo opiera się na hodowli cytrusów, zbóż i winogron z największym ośrodkiem w Stellenbosch. Obecność białych na terenie RPA rozpoczęła się wraz z ustanowieniem holenderskiej kolonii przylądkowej na terenie dzisiejszego Kapsztadu. Osadnicy zdanie na siebie zaczęli układać pokojowe stosunki z Murzynami i żyć na własny koszt. Od ludów Bantu i Hosan przejęto techniki budownictwa, stroje, kuchnie czy lecznictwo. Czarni zaadoptowali od białych osadników zwanych burami konie, broń palną, chrześcijańską wiarę czy też formy organizacji. W 1806 miał miejsce wielki trek. Kolonia przylądkowa przeszła w ręce Wielkiej Brytanii, a burowie uważający za swoją ojczyznę Afrykę wyruszyli na północ od rzeki Oranie i założyli własne państwa Transwal i Orania. Dla Brytyjczyków republiki burskie były zagrożeniem, co prowadziło do wojen burskich, które kolonizatorzy przegrywali do 1902. W ostatniej wojnie doszło do debiutu obozów koncentracyjnych, w których Brytyjczycy przetrzymywali rodziny bojowników burskich wraz z przymierzeńcami. Wielu cywilów nie przeżyło warunków obozowych. Burowie wypracowali własny język Afrikaans. Rozwinął się na bazie dialektów niderlandzkiego oraz pod wpływem portugalskiego, malajskiego, języków Bantu i Hosan. Używa go 7 milionów ludzi, nie tylko białych i nie tylko w RPA, ale też w Namibii i Botswanie. W XVIII wieku niedaleko Góry Stołowej w okolicach Kapsztadu funkcjonowało obserwatorium francuskiego astronoma Nicolasa Louis de Lacalle. Na podstawie swoich obserwacji Francuz stworzył katalog gwiazd i mapę nieba z 14 nowymi gwiazdozbiorami, takimi jak Góra Stołowa, Oktant, Malasz czy Sieć lub Zegar. Chirurg Christian Barnard w 1967 dokonał pierwszego w historii przeszczepu serca u pacjenta w Kapsztadzie. Hospitalizowany zmarł po 18 dniach z powodu zapalenia płuc, jednak jego organizm nie odrzucił przeszczepionego narządu. Afryka nie kojarzy się z pingwinami, ale na zachodnim wybrzeżu RPA żyją pingwiny przylądkowe, zwane tońcami. Nurkują do głębokości 130 metrów. Są monogamiczne, a ich czarne plamki na grzbiecie odpowiadają ludzkim liniom papilarnym. To gatunek zagrożony, którego populacji już od XX wieku nie liczy się w milionach. Największym miastem kraju jest Johannesburg z populacją ponad 5,5 miliona mieszkańców. Powstało pod koniec XIX wieku jako osada związana z gorączką złota. W aglomeracji Johannesburga znajduje się największy szpital świata, największa kopalnia złota i najwyższe budynki w Afryce. Wysoki jest także poziom przestępczości. W mieście roi się od kieszonkowców, a liczba morderstw przekracza 1300 rocznie.
Wbrew powszechnej opinii, najbardziej wysuniętym na południe punktem Afryki nie jest przylądek Dobrej Nadziei, a przylądek Igielny. Wyznacza on umowną granicę między Atlantykiem a Oceanem Indyjskim. To niebezpieczne miejsce dla żeglugi. W historii rozbiło się tu ponad 200 statków. RPA uznaje się za najbogatszy kraj Afryki, co nie zmienia faktu, że życie wielu mieszkańców nie jest tak kolorowe jak ich flaga narodowa. Połowa populacji żyje poniżej progu ubóstwa za nasze 500 zł miesięcznie. W prowincji Limpopo prawie 70% ludzi żyje w takiej biedzie. Bezrobocie sięga nawet 30%, ale trzeba też pamiętać o zatrudnieniu w szarej strefie, obejmującej też imigrantów z pozostałych krajów Afryki. Kilkadziesiąt lat po apartheidzie ponad 80% przedsiębiorstw należy do białej mniejszości, która często pada ofiarą rasizmu jako grupa rzekomo uprzywilejowana i odpowiedzialna za wyzysk reszty społeczeństwa. W milionach liczy się nosicieli HIV, których nie ubywa w kraju, gdzie powszechna jest przemoc seksualna. W okresie apartheidu na terenie RPA funkcjonowały bantustany. Były to swoiste państwa w państwie dla poszczególnych ludów bantu, jednak celowo umieszczonych na ubogich w surowce i infrastrukturę terenach, co miało ograniczać ich rozwój. Wśród bantustanów warto wymienić Transkei, ojczyznę Nelsona Mandeli, KwaZulu, kraj Zulusów, którego część terytorium miano przekazać Swazi, czy też Bopy Tacuana, która wybiła własne monety. Najsłynniejszym południowoafrykańczykiem jest Nelson Mandela. Pochodzący z ludu Xhosa prawnik założył pierwszą kancelarię dla czarnych i przyłączył się do ANC, walczącej z apartheidem, co poskutkowało wyrokiem 27 lat więzienia. Pobyt w kryminale zmienił nienawidzącego białych radykała w orędownika międzyrasowej współpracy, którego wypuścił na wolność w 1990 Frederick de Klerk, razem z którym Mandela zniósł apartheid, został pierwszym prezydentem RPA od czarnej większości i otrzymał Nobla razem z de Klerkiem. Drugim znanym Afrykanem z południa jest najbogatszy człowiek świata Elon Musk. Założyciel PayPala, Tesli i SpaceX urodził się w Pretorii, gdzie jako dziecko uczył się programowania i jako 12-latek wydał grę komputerową o tytule Blastar. Republika Południowej Afryki należała do krajów wyposażonych w broń jądrową. Miała służyć jako straszak wobec państw regionu wspieranych przez Blok Wschodni. Próbę atomową przeprowadzono w 1973 na Oceanie Indyjskim, w pobliżu wyspy Księcia Edwarda. Podstawowym środkiem do przenoszenia głowic były bombowce Canberra B-12. Swojego arsenału nuklearnego RPA pozbyła się przed upadkiem apartheidu z powodu nacisków międzynarodowych i obaw, że reprezentujące czarnych ugrupowania ANC przekaże głowice któremuś z autorytarnych azjatyckich państw lub Kubie. Filmy science fiction to nie tylko domena Amerykanów, czego przykładem jest District 9, którego akcja toczy się w Johannesburgu, który stał się azylem dla kosmitów, oraz Chappie z 2015, opowiadający o gangsterach kradnących policyjnego robota. Zachęcam, by pisać w komentarzach, jakie kraje przedstawić w najbliższych odcinkach.